kochani, taki niezwykły temat mi się pojawił w sercu, w tym, co przeżywam, co doświadczam. Może będzie on dziwny dla wielu, może taki jakiś pokręcony, ale potrzebuję wewnętrznie się nim podzielić. Więc siadam w parku, samochody jeżdżą, ludzie biegają, a mi się chce dzielić w tej pasji, w tym wszystkim, co się dzieje. Słuchajcie, nieraz wspominałem wam o tym, że w kontekście takiego właśnie odkrywania samych siebie, jak istotny jest oddech. Kiedy wdychamy i wydychamy, a wraz z wydechem jest relaks, odpuszczenie, puszczenie, uwolnienie. To są niesamowite elementy, by doświadczać właśnie siebie w tym takim odpuszczeniu, takim odwiązaniu się od wszystkiego, takim przyzwoleniu sobie poprzez ulgę, poprzez takie odwiązanie się. Bierzemy wdech, kiedy świadomie oddychamy, myślimy, nie myślimy, oddychamy życiem, światłem, miłością. I wraz z wydechem rozprzestrzeniamy tą całą miłość, światło na całe swoje ciało, na otaczający nas świat, uwalniamy. I teraz jest taka fajna rzecz, by ją dostrzec, że wraz z tym uwolnieniem, wraz z wydechem, który nie musi być fizycznym oddechem, uwalniamy różne rzeczy związane z naszym myśleniem, naszymi emocjami, ciałem. Niektórzy mówią o takim beznamiętnym, wiecznym świadku, który jest obserwatorem wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu. I tak, to jest taka nie do ogarnięcia, nie do zamknięcia w jakiejkolwiek formie przestrzeń, która uwalnia się, kiedy pojawia się w naszym życiu odpuszczenie, przyzwolenie, kiedy nie przywiązujemy się. Kiedy nie przywiązujemy się do tych chmur, które przemieszczają się na niebie naszego bycia, jestestwa, jaźni, świadomości. A te chmury są jak myśli, są jak wydarzenia, są jak emocje, są jak obrazy, jak pewne kształty, które jesteśmy w stanie dostrzec. I to jest niesamowite, że moment, kiedy przyzwalamy sobie, pojawia się takie odpuszczenie, na niezaczepianie się czegokolwiek. Myśli przychodzą i odchodzą, przychodzą i odchodzą. Jakakolwiek myśl, jakikolwiek obraz, jakakolwiek emocja, pozwalam sobie na to, żeby przepływała przeze mnie. I moment, kiedy się coś zaczepi, coś się objawi, zatrzyma przez chwilę, to jest taki też cudowny moment rozpoznawania siebie, co jest takiego w nas, co działa według jakiegoś programu, działa według jakiegoś schematu, coś, co jest zablokowane. Czasami może się to objawiać w ciele, w postaci bólu, choroby. I my tak bardzo z tą chorobą, z tą niemocą, tą bezradnością w sobie walczymy. Moment, kiedy sobie odpuszczamy poprzez akceptację, poprzez spoglądanie na to wszystko z taką miłością, bez warunków, bez historii umysłu. I z takim wydechem puszczamy to napięcie, które się objawia w ciele poprzez niedomaganie, chorobę, ból. I puszczamy. Puszczamy. I to jest moment niesamowitego przyzwolenia sobie na to, żeby właśnie ta nasza moc się objawiała. Była obecna. Bez zaczepienia się w
jakimkolwiek kształcie. Stajemy się takimi istotami, które są wręcz przezroczyste, które są przestrzenią, w której nie ma żadnego zaczepienia. Ale jeżeli takowe się pojawi, to właśnie z takim umiłowaniem, uśmiechem pozwólmy sobie na to zatrzymanie, na to napięcie, na to przywiązanie, by je przejrzeć tak dogłębnie w tym, jak bardzo ulotne jest, jak bardzo jest takie ograniczające naszą esencję, ale ograniczające w takim dobrym znaczeniu, że to jest takie lustro, takie przejrzenie się w tym, że widzimy swoją wieczność, nieograniczoność przez ograniczone elementy, które spotykamy w swoim życiu. I zachęcam Was, każdy samego siebie, zachęcam siebie do tego, żeby właśnie tak oddychać z takim nieprzywiązywaniem się. Przychodzi jakaś myśl, jakiś pomysł na kolejne 10-15 minut, puścić to i się jest. Przychodzi chęć na przykład, żeby po coś sięgnąć, puścić to i obserwować siebie. To jest niesamowite. Niesamowite, że wtedy właśnie wychyla się słońce z naszych esencji i to słońce jest pełne mocy, pełne wolności od jakiegokolwiek pomysłu na to, że coś ma wyglądać tak czy inaczej, że ktoś ma determinować moje zachowanie, czy moje bycie w czymkolwiek, moje myślenie. Nie. Pojawia się wolność, która jest naszą esencją. Esencja pełna miłości. My nią jesteśmy. Dziękuję Wam wszystkim. Kocham Was bardzo. Niech ta esencja w tym oddechu wolnym się objawia we wszystkim. W każdym cudownym teraz. W takim przyzwoleniu sobie, odpuszczeniu, nieprzywiązywaniu się do jakichkolwiek myśli, emocji. Pozwolić sobie na to, żeby one tak przeszły, przemaszerowały, przepłynęły i uwolniły się, a w tym uwolnieniu pojawia się to coś, co jest takie nasze, takie bardzo nasze, w tej ekspresji, w tym wyrażaniu się, w tym doświadczaniu siebie. Kocham Was. Trzymajcie się. Hej ja.